hip-hopowe środowisko euforią pała. Gdy obecne hip-hop tytułują złotym wiekiem, to miano to efekt podjętych starań, by postrzegano lepiej w odbiorcy ocenie. Rozwijają siebie, zaczynają od jednostki być skałą, elementem tworzącym kulturę. Mają wiedzę, zależy im na życiowej mądrości w tekście, czy poza rapem mają taki wizerunek. Obraz na nich w sztuce, konstruowanie wersu, wyszukany rym przerzutnie, inne środki artystyczne. Jakby było tu też, mało temu piękno robią to najróżniej. Pomysłowość kwitnie, merytorycznie to jak róg obfitości. Wszystkie błahe treści tu niespotykane mają wielką ambicję do podawania rozkmin, co zawsze w parze idzie z edukowaniem. Jeśli chodzi o wokale, mamy być z czego dumni. Wybredny znajdzie nawet swoich uszu godnych. Świetni warsztatem, że nie trzeba im obróbki. Odmienni w barwie, przejaw różnorodności. On, flow, rytm, dykcja, śpiewa. W tych ogromnych hitach czeka zguba. Czasu prawie nic, więc pojawił się dylemat, bo nie wiem, którego z nich dzisiaj przesłuchać. Ciężko wyboru, za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach. Ciężko wyboru, za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach. Mimo wielu wykonawców, zero kopii, zachwycają nas tu wachlarzem stylów. Skierowanie w rapu, najróżniejsze odnogi, brak schematu, zwielokrotnia wybór. Szukanie motywów, dla których rapują, jest ich obliczu zupełnie nie na miejscu. Nigdy dla zysku chcą być bratną duszą, po sobie coś odcisnąć, nie pragnąc fejmu. Cenią konkurentów, bo to tylko pojedynek. Po zejściu ze sceny zbijają pionę. Problemy, jeśli już są, rozwiązują osobiście, face to face rapując, a nie postęp. Podkłady, okej, nigdy nie śmiem wątpić, żaden nie jest taki, że bity wyszedł się z sieci. Może też zapłacić, ale są na tyle zdolni od układania sampli po żywe instrumenty. Teledysk to dopiero pole do popisu. Majstersztyk, złote dziecko kinematografii. Obecni na największych festiwalach filmów, przywykli raperzy wracać z nagrodami. Słuchaczy poziom to publika błyskotliwa. Kumaci mocno lubią poprzeczkę zawyżeć. Jakby nie to grono, komu można by pisać? Kto byłby odbiorcą? Do kogo to satyra? Ciężko wyboru, za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach. Ciężko wyboru, za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach. Za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach. Ciężko wyboru, za duża jest waga. Ciężko, bo rap poza ramy wykracza. Ciężko, w ofertach się wielce zatracam. Ciężko być słuchaczem w tych czasach.